Cześć! W tej lekcji pomówimy sobie o częściach składowych komputera oraz oprogramowaniu. Na początek sprzęt, hardware. Ogólnie możemy podzielić sprzęt na cztery kategorie. Urządzenia wejściowe, input, czyli te, za pomocą których wprowadzamy informacje do komputera. Wyjściowe, output, czyli te, za pomocą których komputer przekazuje nam informacje. Urządzenia do przechowywania danych, storage, oraz urządzenia do przetwarzania danych, processing hardware. Główna część komputera to jednostka centralna, system unit, mieszcząca się w obudowie, computer case. W środku są różne elementy, dysk twardy, hard disk drive, HDD, który może być wewnętrzny, internal, lub zewnętrzny, external. Zwykle określa się jego pojemność, storage capacity, w gigabajtach lub terabajtach. Dyski można grupować w tzw. NAS, Network Attached Storage. Oprócz dysku twardego do przechowywania danych mogą służyć nam płyty CD lub DVD, o których trochę później. Pamięci flash, flash drive, karty pamięci, card drive, pendrive, pendrive, a dawniej dyskietki, floppy disk. W środku komputera są też karty rozszerzeń, expansion cards, karta graficzna, graphics card. W niektórych komputerach jest ona zintegrowana, integrated, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca fizycznie i zasobów, a w innych jest dedykowana, dedicated, czyli jest oddzielna karta graficzna dla lepszej wydajności. Karta dźwiękowa, sound card. Karta wideo, video card. Płyta główna, motherboard. Na płycie głównej znajduje się procesor, processor, central processing unit, CPU, połączenia i porty, connections and ports, magistrale, buses i kości lub chipy, chips, w gniazdach, sockets, w tym kości pamięci RAM, random access memory, or system memory, która jest tak zwaną pamięcią ulotną, ponieważ komputer wykorzystuje ją do tymczasowego zapisywania bieżących danych. Gdy dane nie są już potrzebne, są z niej usuwane. Różni się ona od pamięci ROM, read-only memory, czyli zapisu danych np. na dysku CD, z którego nie da się tak łatwo usunąć danych. W środku jest również wiatrak, fan, który chłodzi całość. Komputer podłączony jest do prądu za pomocą kabla zasilającego, power cord, prowadzącego do zasilacza, power supply unit or power pack. Laptopy są wyposażone w baterie, battery. Używamy też urządzeń peryferyjnych, wejściowych, input peripherals, takich jak mysz, mouse, płytka dotykowa, touchpad, manipulator kulkowy, trackball, klawiatura, keyboard, mikrofon, microphone, kamerka, web camera or webcam, pad do gier, gaming pad, pióro, stylus oraz urządzeń wyjściowych, output peripherals, monitor, monitor, ekran dotykowy, touchscreen, projektor lub rzutnik, projector, drukarka, printer, głośniki, speakers, słuchawki, headphones or headset. Wróćmy na chwilę do klawiatury. Ma ona różne rodzaje klawiszy. Alphanumeric keys, klawisze alfanumeryczne. A numeric keypad, klawiatura numeryczna. Function keys, klawisze funkcyjne. Cursor keys, klawisze kursora. Arrow keys, strzałki. Dedicated keys, klawisze dedykowane, np. Ctrl, Alt, Caps Lock, Enter or Return, Backspace. Wspominałam wcześniej, że wrócę do kwestii płyt CD i DVD. Obecnie używa się raczej dysków lub pendrive'ów albo rozwiązań w chmurze, jednak warto znać różne rodzaje dysków CD i DVD. CD – Compact Disk. DVD – Digital Versatile Disk. CD-ROM or DVD-ROM – Read Only, czyli nie możemy na nich zmieniać danych. CD-R, DVD-R, DVD plus R – Recordable. Możemy na nich nagrywać. CD-RW, DVD-RW, DVD plus RW, rewritable. Możemy na nich nagrywać, potem kasować dane i nagrywać od nowa. Zajmijmy się teraz przez chwilę systemem operacyjnym. Operating system, or OS.
Obecnie najpopularniejsze systemy wykorzystują interfejs graficzny, GUI, Graphical User Interface. Najpopularniejszym rodzajem takiego interfejsu jest WIMP, Windows, Icons, Menus and Pointer, okna, ikony, menu i wskaźnik, ponieważ jest on przyjazny użytkownikowi, User Friendly. Menu zwykle jest przedstawione w formie menu rozwijanego, a drop-down or pull-down menu. Choć coraz więcej programów wykorzystuje tzw. wstążkę, ribbon lub kafelki, tiles. Kiedy klikasz podwójnie na ikonę, otwiera się program, który następnie jest dostępny na pasku zadań, taskbar. Wysłuchajmy teraz tekstu po angielsku na temat oprogramowania. Software enables the user to perform various tasks on the computer. An operating system, OS, lets the user communicate with the hardware by the means of an interface, usually a GUI, Graphical User Interface, or a CLI, Command Line Interface. The most basic part of the operating system is called the kernel or core. It performs all the basic tasks, such as controlling the file systems and device drivers. With software, we use some special verbs, such as execute, run, launch, and boot for OS. Options in a program are called features, and problems are called bugs. A bug in software can cause it to crash and display an error message. There are two main kinds of software. The first one is called closed source or proprietary software, which you can't modify. It's all the programs which you can buy in a shop, such as the Microsoft Office Suite. The other type is open source software, free to use and modify, such as OpenOffice or the Linux operating system. We can categorize software in another way too, into freeware or software available for free in the public domain, and paid versions. A special type of freeware is shareware, software which you can use for free, but you're encouraged to pay the creator. Some programs have a trial version, which is usually active for a certain number of days or a number of runs, or has a limited number of functions. It lets you try the program without committing to buy the full version. The paid versions can be paid for traditionally. You pay a fee and you get the full program. Or the prices might be tiered, i.e. the more features you need, the more you need to pay. Sometimes the versions are, for example, Home Use Edition, which is simplified and cheaper, and a Professional Edition, which has all the features but is more expensive. There's also a special type of tiered pricing, which divides the software into freemium and premium. You get the basic software for free, but if you want more options, you need to pay. More and more software manufacturers decide to use the subscription model, in which you pay a certain amount of money every month. W tej lekcji usystematyzowaliśmy sobie słownictwo z zakresu sprzętu i oprogramowania komputerowego.